Kilku różnych aktywistów LGBT publikuje ostatnio w sieci moje zdjęcia z 2015 roku. Są to zdjęcia z mojego występu na konkursie Mr. Bear Poland. To taki konkurs dla miśków, subkultura gejowska. Są to moje zdjęcia z moim byłym partnerem oraz moje zdjęcia w majtkach, w jockstrapie. Nigdy nie ukrywałem mojej przeszłości, wielokrotnie wręcz podkreślałem, że sam byłem lewicowym aktywistą. Nigdy nie ukrywałem też, że byłem młody, głupi i brałem udział w konkursie dla miśków w samych majtkach na scenie. To jest coś, o czym w moich mediach społecznościowych pisałem już w 2017 i mówiłem ludziom o mojej przeszłości. Kto chciał, to te zdjęcia zobaczył już w 2015, a najpóźniej w 2017. Jeżeli ktoś koniecznie nadal chce zobaczyć kawałek mojego tyłka, no to proszę bardzo, niech sobie szuka. Czy mi jest wstyd za błędy z przeszłości? Oczywiście, że tak. To rozsyłanie moich zdjęć z mojej przeszłości jest jednak oczywistą próbą zastraszenia mnie i zdyskredytowania mojej osoby. Ja od lat pokazuję, co dzieje się w queerowej, tęczowej scenie i co robią aktywiści z dziećmi, ze społeczeństwem, z logiką. Więc oczywiście, jako już nie lewicowy gej, przeszkadzam lewicy. Jeżeli jednak ktoś myśli, że zastraszy mnie moją przeszłością, żebym nie robił tego, co robię teraz, ten się myli. Ja już przeżyłem lewicowe zastraszanie w pracy, doxing, czyli ujawnianie moich prywatnych danych. Lewicowi aktywiści przyjechali do mojej rodziny i grozili jej. Grozili mojemu byłemu partnerowi, grozili moim przyjaciołom. Najlepsze było, jak agenci miłości i tolerancji próbowali zorganizować pobicie mnie w Berlinie. Te ostatnie próby są oczywiście wyjątkowo niskie i żałosne, ale ja się nie poddam. Drodzy lewacy, rozsyłajcie sobie moje zdjęcia. I skoro mój tyłek tak bardzo od lat was interesuje, to powiem wam jedno. Możecie mnie pocałować w dupę.